Thank you. Witajcie, jesteśmy w Negombo, nasz ostatni dzień na Sri Lance. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby dostać się na lotnisko, ale też po to, żeby pokazać Wam największy na wyspie Ceylon targ rybny i wszystkiego, co z oceanem związane. Można kupić świeże krewetki od najmniejszych po naprawdę ogromne. Są też różnego rodzaju ryby, naprawdę świeże, wszelkiej maści oceaniczne stwory. Różnych kolorów ryby, żółte, srebrne, czerwone. Naprawdę, chodźcie zobaczyć, co tu się dzieje, pokażę Wam śliczne tuńczyki. Tutaj Pani kraja jakiegoś potwora, podejdź tutaj Daria, pokaż. Tutaj Pani kraja jakiegoś potwora, naprawdę nie wiem, co to jest za ryba, ale pysk jest ogromny. Chodźcie zobaczyć dalej. Są karanksy, są barakudy. Każdy, kto co dzisiaj złowił, to sprzedaje. Od ryb 5-centymetrowych po ryby 2-metrowe. Do tego kraby. Kalmary. Zobaczcie, jakie tuńczyki. Charakterystyczne u tuńczyka, wąska płetwa tutaj, nasada płetwy ogonowej. No i piękne, piękne, piękniusie kalmary. Nic tylko smaczne. Chodźcie, zobaczymy dalej. Tutaj są ryby, nie wiem, jak się nazywają, te są jakieś tutaj przybrzeżne. Tutaj jest ryba cefal, nie wiem dokładnie jaki. Tu jest jakaś drapieżna, nie znam nazwy. A te wyglądają jak ryby słodkowodne, sumowate. Mają wąsy, wyglądają jak sumik karłowaty. Oczywiście jak to sumy, nie mają łuski, są pokryte skórą i dolnie skierowany otwór gębowy. No dobrze, chodźcie jeszcze coś szybko Wam jeszcze pokażę, bo to jest część ze świeżymi rybami, że można kupić świeże ryby przed chwilą zabite. Ale targ w Negombo słynie też z tego, że można tutaj kupić ryby suszone, które suszą się około 3 dni z jednej strony i 3 dni z drugiej. I takich suszonych ryb są tutaj całe dywany. Jesteśmy na części, gdzie ryby się suszy. Rodziny rybackie odpoczywają w cieniu. Zobaczcie, tutaj jest świeża, suszona makrela. Jeszcze nie jest do końca ususzona. Można podejść bliżej. Co ciekawe, oni na tych matach, których suszą... Nie, to ta już jest dość wysuszona makrela. Na tych matach, co suszą, oni później siedzą. Tam następnie... Podejdźmy te 15 metrów. Wszędzie, gdzie widać te płaty, to wszystko, co widzicie, to wszędzie suszą się ryby. My idziemy akurat przez taki piasek, gdzie tych ryb suszonych aż tyle nie ma, ale naprawdę jest ogrom. Jedyne, czego nie możemy Wam przekazać w tym filmie, tego cudownego zapachu, który rozprościerał się kilometr już gdzieś od targu. Daria może potwierdzić. Potwierdzam jak najbardziej. Śmierdziuchowało. Śmierdziuchuje strasznie. Zobaczcie. Zobaczcie, tutaj suszy się tuńczyk. To już jest końcówka dosuszającego się tuńczyka. Podejrzewam, że jeszcze dzisiaj do wieczora będzie ściągnięty. Tam, gdzie widzicie, o, to już jest gotowy produkt. Gotowy produkt, który, co ciekawe, nie jest eksportowany ze Sri Lanki, zostaje tutaj. Oni robią z tego kary. Chodźcie tutaj, jeszcze szybko pokażemy, bo rybacy są przy pracy. Tu podejrzewam, że mogą być drastyczne zdjęcia, bo noże są w akcji. Tu jest obrabiany połów. Hello. No widzicie, przyjechała świeża makrela. Makrela jest oddzielana, głowa od reszty. Jest czyszczona i następnie trafia do suszenia po prostu. I oni to wszystko zjadają. Ciężka praca. Ok, to tyle. Kończymy. Być może to nasz ostatni filmik ze Sri Lanki. Pojutrze. Rano odwiedzamy miejsce zwane airportem i wracamy do kraju, także do zobaczenia w Pieńsku, Jeleniej Górze i okolicach. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Daria i Wiktor Travel Agency.